Siemano, widzowie, w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj dzień jazdy w terenie. Wuja Dima leci na tam starze. O, myślałem, że wstawię na gumę, a jednak nie. Dzień dobry. To no i zajebiście, no i lecimy w teren porządny. O, ale wsiadają już konstery. Dawaj Dima. Ale to jest porządny sprzęt! Ciekawe, czy Dima będzie podjazdy robił dzisiaj. Wow! Nie spodziewałem się tego. Dziś ogólnie mam trampeczki, bo stwierdziłem, że więcej będziemy jeździć po drodze i takich szutrach, ale chyba się mylę. Ale młody widzę, że też ma trampeczki, także nie jestem sam. Żeby się tylko nie wydupić, bo jak się wydupię, mam nogę załatwioną. Trzeba jeździć w miarę ostrożnie, ale jakoś może się uda. Nie zaliczyć ani jednej gleby. Wow, ale haszcze! Ale piecze tą sędą z przodu! Tylko słyszę. Wow, ale załadowało z wydechu. Przylewa go na bank. Ale ma kozak oponę. Ale piecze! Ale chodzi ten tamstar. No nie ten kurwa! Co za napiłem się wody z kałuży. Dobra, ja za nim nie jadę, jak on w kałużach takich jeździ. Po człowiek to jest. Każdą kałużę zalicza. Ale daję czadu! Podjadę wam bliżej, żebyście mogli słyszeć pięknego dźwięku dwusuwa. Ale daję czadu tą sędą! Wow, dobrze, że jechałem. A tam leśnicy w budce czeka. Jak się da tu skakać, to będziemy skakać. A Boże, tą sędą rozpędzony! On umie skakać. Świstu, jakby tu był, to by skoczył. A ja to tak. Ale ja tu zostanę, ponagrywam chłopaków. Jedzie Dawid. Pefru! Coś pojechał. Serbidenda! Wow, tym pojechał. Tamstar! Nie no, nie ma tragedii w sumie. Więcej gazu. Kurwa, dosyć. Tak w miarę? Koło ci tylne wylądowało tu, gdzie się trawa zaczyna. Takie wiesz. A mi chodzi o to, czy wysoko, a niedaleko. Tak, no. Meter? No. Teraz ja mu powiem, czy skacze. Pefru! Daleko, ale nie tak wysoko. No, będzie próba odpalenia. To jest sęda Rieju, Yamaha. Wszystko, co możecie sobie zamarzyć. Siedzenie od Rieju, plastiki od Yamahy, silnik sędy, z tego co widzę, się nazywa Exclusive Life. Wszystkie sprzęty w jednym. Przeważnie ląduje na przednim. Ale nie przytrę błędnikiem jeszcze. Jeszcze się boję. Może dzisiaj przytrę. Kurde, Dima mi każe przycierać KTM-em. Jak już coastery wlatują. Plan dobry, ale ja dzisiaj jestem nastawiony na lajtową jazdę. Mam trampeczki, zero ochraniaczy.
Ale przytarłem, no! Ja ole. No! Nie wiem, co zawiniło. Przytarłem! Z ale dziura w asfalcie, wyjebana. Pozała? Tumikiem chyba mi przystawiło. Zatem jak próbowałeś się kierować tak, to ci brakowało tyle. Nagrał. A ja widziałem, nie mam pytania. I dawno akurat na dupę nie poleciałem. No to wydech dostał, ale co mi mogło przystawić? On mi wpada! Jak go za długo przytrzymam, to mi wpada do końca. I mamy przyczynę. Nowe podkładki założyć, przelać płynem, odpowietrzyć, tak zrobię. Teraz opiekę. Tutaj, no, od tamego dołu na gumiaczku. Nie zrobię. Ale idzie. A! Aż się wpałętał w to błocko. Oni tu stoją, tam stoją. Skurwysyny. BM-ką. Dobra, ja się wracam. Tam ogólnie policja stoi. Chciałem tylko wam przedstawić. A tymczasem was żegnam. Udało się dzisiaj bez przypału. Także co, widzimy się w następnym odcinku na kanale. Pozdro się ma, cześć.